W dzisiejszym odcinku pokażę wam coś naprawdę ekstremalnego. Na naszych oczach właśnie jest nubek, który robi coś strasznie głupiego. Ziomki, jakby nie wiem jak wam to pokrótce wyjaśnić, ale dzisiaj na serwer wbił jakiś gość, normalnie było na czacie napisane noob joined the game i jakby jestem zszokowany, bo z gościem pisałem na tabliczkach i trochę na czacie i to co pisał to naprawdę wbiło mnie w fotel, bo ziomki, on twierdzi, że moja willa jest jego, bo znalazł ją rzekomo jako pierwszy. Ponadto uważa dosłownie to samo o mojej galerii handlowej tutaj na Milionowicach i twierdzi, że jest jego. W tym momencie nie mam pojęcia, co on tutaj robi, ale zaraz się o tym po prostu tutaj przekonamy. Ja uznałem, że lepiej jest z nim pisać na tabliczkach, bo gość ogółem, no jak pisałem mu na czacie, to jakoś gorzej na to reagował. Wow, on właśnie wylał lawę. No ja tutaj nie ogarniam, skąd on niektóre itemki ma, ale robi to naprawdę potężne wrażenie, jakby no, gość ma tutaj jakiś drewniany mieczyk. Próbujemy stąd wygonić. No nie wiem czy mu to się uda. W każdym wypadku życzę mu tutaj powodzenia. I tak, może my wbijmy sobie właśnie w to miejsce, bo to myślę byłby dobry pomysł, więc tak, okej. Wbijmy tutaj i napiszmy siema noob. Okej, zobaczmy co on na to nam odpisze, bo on chyba nie wie, że my dzisiaj przyszliśmy tutaj zrobić coś w dobrej intencji, w pokojowych tutaj po prostu warunkach. My nie będziemy tutaj go atakować. Wyjdź z mój baza. O kurde. Dobra, ja stąd wychodzę, gościu. Ja nie będę z tobą tutaj takim poważnym zawodnikiem oczywiście pogrywać, bo to naprawdę, to jest prawdziwa bestia. No gość tutaj, no widzicie, z łuku do mnie strzela. Ja nie mam szans, ja się odsunę. W każdym bądź razie, jeżeli to was ciekawi, co tutaj się wydarzy, no to ja wam polecam od razu na tym po prostu momencie filmiku zasubskrybować. Tak, zasubskrybujcie teraz i pozostańcie do końca, bo ja myślę, że tu może być naprawdę ciekawie, bo nie mam pojęcia, co ten gość zrobi. I tak, może napiszmy mu tutaj, co możemy mu zaoferować. On bardzo lubi w ogóle kobla. To mnie zdziwiło, bo serio, on po prostu uwielbia kobla, jakby, patrzcie, on ma jakąś obsesję. Wszystko jest w koblu, moja willa jest w koblu, a on ma jakieś podstawowe, głupie, kamienne i drewniane narzędzia, więc no, trochę mnie zastanawia, skąd ma taką potężną ilość tych rzeczy, ale no, dobra, zobaczmy, coś tutaj chce mi chyba ten nubek przekazać, więc okej. Tylko póki co to ja widzę jego tyłek. O, jestem szef, więc nie pozwalaj labus na zbyt wiele. Dobra, nubek, słuchaj. Prosta, krótka piłka, ziom, słuchaj. Napiszmy mu od razu, ja nie będę, wiecie, tutaj z gościem, trzeba krótko. Trzeba tutaj po prostu z gościem krótko. Gościu, krótka piłka. Wypad albo będzie przypał. O, może tak mu napiszmy. On to chyba takie proste słowa lepiej rozumie. No to wiecie, widzicie, to jest jakiś typowy, stereotypowy nubek, który nic nie ogarnia. I myślę, że do niego takie proste, krótkie sformułowania będą bardziej trafne niż pisanie mu jakiejś długiej wiadomości, więc tak. O, krótka piłka. No myślę, że tym bardziej to rozumie, jak tutaj zrobiłem jakąś literówkę. Nie, on się przecież utopi. Gościu, wyjdź. Wyjdź, bo się utopisz. Nie, proszę. Ja nie chcę na to patrzeć. On pisze tabliczkę pod wodą. Nie, dobra, ziomki. Zaraz w ogóle też wam pokażę, co on wcześniej pisał, bo to myślę, że jest również warte uwagi. Więc tak, podbijmy sobie o tutaj. Buba. Nie wiem, co on chciał mi przez to przekazać, ale dobra. Przede wszystkim, to chodźcie, w ogóle oprowadzę was po tym, co on jak do tej pory stworzył, bo jak dla mnie to naprawdę jest potężne. To ziomki, jak zobaczycie, to po prostu wbije was w fotel. Jakie ten gość wiadomości tutaj potrafi napisać? Ja nie mam pojęcia, czy to jest faktycznie jakiś nubek, czy to jest jakiś prank. Jak to jest prank, to przyznam, że śmieszne, ale jeśli nie, no to ja bym go chętnie tutaj jakoś zaadoptował na nasz serwer, żeby on po prostu tu sobie był. To byłoby bardzo śmieszne. Ale tak, witaj w moim domu. Okej, no widzicie, jaki to jest już poziom. Jak przeczytacie jedną tabliczkę, wszystko jest jasne. Wszystko jest wtedy proste. Świat jest dużo lepszy. Villa Nuba.
No, oczywiście to napisane. I patrzcie, to była chyba jedna z pierwszych tabliczek, które tu dostałem. Ja tu był pierwszy. O co chodzi? No ziomki, słuchajcie, gość wbił do tej winni i jak szef zaczął sobie tutaj wszystko pyk, 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 pyk. Tutaj na kobla poprzerabiał, tutaj normalnie porozwalał. No tak, on widzicie, on tu w ogóle go nie obchodzi. On tu wszedł i twierdzi, że to jest jego. Wyjdź z mój dom, no czajecie. On tutaj uznał, że był tutaj pierwszy, co oczywiście przede wszystkim nie jest prawdą. No i ziomki, sobie to jakby przejął. Ja tego do tej pory nie czaję, ale chodź, pokażę ci mój doma. Pokój nuba. To moje, ja zaklepał. No chyba sami widzicie, że tutaj z gościem jest coś naprawdę nie tak, ewidentnie. Więc no ja nie wiem co, ale spróbujmy może jakoś się z nim tutaj porozumieć. I w ogóle przede wszystkim to może spróbujmy go odnaleźć, bo znowu chyba gościa zgubiłem, a nie chciałbym, żeby przypadkiem jakiś gość wylał mi tutaj lawę i spalił całą moją ogromną chatę. Więc tak, ja tutaj wbijam na samą tutaj może górę. Okej, okay, elegancko. I czy tutaj jest ten gość? Ej! Ej, on ma chyba nick wyłączony z tego, co mi się wydaje, ale po prostu go tutaj nie mogę jakoś zlokalizować i to serio jest denerwujące. Więc tak, może udajmy się właśnie na samą, najsamszą tutaj górę. Okej, okay, czyli jednak byłeś tu. I gdzie... No okej, okay, gdzie on idzie? Co on chce właśnie zrobić, okej? Okay, wchodzimy za nim do łazienki i gość właśnie podchodzi do okna i... Stawia tu kobla, nie. Nie, 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 tego jest zbyt wiele. Ja naprawdę o dużo nie proszę, ale proszę o jedno. Niech ktoś mi wyjaśni, czemu ten gość istnieje i czemu on robi coś takiego. Przecież... Przecież on mi muruje okna koblem. No ej, typie. Typie. Ja tu był wcześniej. Wcześniej niż noob. Sio! Napiszmy mu sio! Gościu, wynocha stąd! No nie, nawet tego nie czyta. Kurde, jak go zachęcić, żeby to przeczytał? Patrz, zrobię ci ślaczek z kobla. Błap! Gamoniu, spójrz na to! O, masz jeden kobel. Drugi kobel. Chodź tu. Trzeci kobel. No a teraz czytaj. Czytaj, bo więcej kobla nie dostaniesz. Okej. Okay. No, czy w końcu zrozumiał? Zrozumiał, noob zrozumiał, czy nie zrozumiał, bo już... chyba wydaje mi się, że... Kupa prawda. Dobra. Wyjaśniony będziesz. I tyle mu napiszmy. On chyba już się z tą informacją oswoił. I tyle, gość. Ja cię tylko po prostu... Ja w pierwszo napisali zaklepan. Nie. On chce tu przekazać, że on to pierwszy zaklepał. No oczywiście, wbiłeś tu, ale nie pierwszy. Gdzie jest ten gamoń znowu? Kurde, on ciągle mi gdzieś po prostu zniknie na sekundę i już nie wiem, gdzie on jest. Właśnie wcześniej tu też był w całym tym pokoju. Chodził jakoś i serio. Nie wiem, gdzie go w ogóle teraz szukać. Może on poszedł na dół, może poszedł na najsamszą górę. Aha, no dobra. Idź tam, tylko się sam nie wyjaśni przypadkiem. Pomogę mu, może ja mu pomogę, może to jest dobra rzecz, żeby ludziom pomagać, pamiętajcie. Trzeba ludziom pomagać, jak nie ogarniają, jak grać. Nie. Ej, ziomy, jakby słuchajcie, ja w tym momencie, no nie mam bladego pojęcia, co myśleć. Gość jest naprawdę ewidentnie tutaj porąbany. Noob wbija sobie na ten serwer i... Robi co chce, przejmuje sobie moją willę. I co jest najgorsze, mówiłem wam, że ja już go zgubiłem kilka razy. No i teraz mi się znowu to przetrafiło. Więc no jedyne, co mi teraz przychodzi do zrobienia, no to spróbować go poszukać. I co mi przyszło do głowy, to że on był już wcześniej w tej galerii. On uznał ją za swój teren. I jakby, wiecie, z czym mi się to kojarzy strasznie? Na przykład jakieś takie dzikie zwierzęta, żyjące sobie na wolności, mają coś takiego, że one chodzą dookoła swojego terenu, oznaczają go. Jeśli jakiś agresor po prostu wtargnie na ten ich teren, atakują, jeśli coś się dzieje niebezpiecznego, no one się schowają i jakby najsmutniejszą rzeczą jest to, że jak ja patrzę na zachowanie tego noobka, który otacza swój teren, broni go, mimo tego, że wie, że go nie obroni,
No nie wiem, ja mam dosłownie taką wizję. I co chcę powiedzieć? Ziomki, ja nie wiem, gdzie on się mógł zapodziać. Może być dosłownie wszędzie i to jest chyba najśmieszniejsze. Wydaje mi się, że raczej go tutaj nie ma, bo tu nie ma ani jednego więcej nowego bloku postawionego, więc myślę, że mógł się po prostu udać, no nie wiem, może w jakąś inną część tutaj milionowic, w której jeszcze dzisiaj nie byliśmy. Może jest w tej bazie. W każdym bądź razie jest noc. On w nocy się boi. Wydaje mi się, że tak właśnie było, że jak była jakaś nocka, on się gdzieś chował, więc chodzę teraz po budynkach i go szukam, ale nie mogę go cały czas tutaj nigdzie odnaleźć. Myślę, że dobrym pomysłem chyba będzie po prostu wrócić do tej chaty, spróbować go może, nie wiem, no nie wiem, zmusić do tego, żeby się przespał przez tą nockę i wtedy możemy sobie dalej właśnie tutaj myśleć, co robić, więc tak, ja może wbiję do willi. Jeszcze co mi przychodzi, to może on wbił właśnie, jak mówiłem, na samą górę, bo on też tam chodził, też tam to przeglądał, tak jeszcze między po prostu, jak tutaj chwilę zrobiłem przerwy, i może on tam faktycznie teraz jest, jak tak, to może być... Okej, tu mamy napis zakaz. I jeśli widzicie napis zakaz, co robicie? Wchodzicie? Zawracacie? Czy macie takie w głowie? Wbiję tu, co mnie to obchodzi? I oczywiście ja wybieram tą jedyną racjonalną opcję. Co mnie to obchodzi? Gościu, co ty tu odwalasz? Powiedz mi, co ty tu owalasz? Przeslabować chyba muszę. Zakaz. 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 Aha, niszczysz mi tabliczkę. Może po prostu nie. Na głupiego trzeba sposobem. Na głupiego trzeba po prostu być głupim, bo jeśli będziesz po prostu mądry, to on cię uzna za głupiego. To jest bardzo, bardzo taka ważna rzecz. Więc może napiszmy mu: wynocha, bo odłączę prąd w twojej całej gminie. No kurde, całej gminie, okej. Myślę, że takiego gościa może to wystraszyć. Na głupiego trzeba sposobem, mówię wam. To musi zadziałać. Jak nie zadziała, to się zdziwię. Ej, on pisze tabliczkę i tak się na mnie patrzył chwilę jeszcze temu z takim politowaniem: nie zrób tego, proszę. Chyba o to chodzi. Ale jeśli moja metoda, że na głupiego trzeba po prostu głupim sposobem... Proszę, nie. Ja tu pierw, ja ci dam kobel, ale nie lub... Ja cię kręcę. Nie chcę kobla. Rób ta co... Aha, jeszcze próbuję mnie podkopać. Nie ma, gościu. Nie ma. Napisać chcę ci tabliczkę, albo ci prąd odłączę, rozumiesz? W całej twojej gminie, gościu. No, a tego chyba byś nie chciał. Więc tak. Rób ta. Co chce ta, ale nie w moja doma. Bo prąda... W twoja gmina nie być. Gmina nie być będzie. Chyba to zrozumie tak. No nie wiem, myślę, że próbuje się komunikować jakoś jego językiem. No, zobaczmy. Zobaczmy, jak on na to zareaguje, bo reakcja może być różna. Nie wiem, czy on się teraz wystraszy. Raczej mi się wydaje, że powinien chyba ten budynek opuścić, bo... No serio, to jest akurat ciekawa sprawa. On po prostu teraz mógł zostać zastraszony przeze mnie. Prąda nie rób, bo to mój domek. Ja go znalazłem, więc ja mogę. Ale okej. Ale co okej? No nie, no nie rozumiem, co on chce powiedzieć. Niby tak, niby nie, ale koniec końców... Co on robi? Nie, on zginie! A, dobra, to jest woda, całe szczęście. Byłoby smutno, gdyby taki gość sobie tutaj teraz tak po prostu zginął. Ale tak, co on robi? On wyszedł na dwór. Jest noc. Co taki gość może zrobić w noc? No jest chyba tylko jedna opcja, zginąć, no bo inaczej się nie da. Ja widziałem jego umiejętności walki tutaj z różnymi mobami i one naprawdę... no, nie, on zostanie tu wyjaśniony jak nic. Ja muszę go jakoś uratować. Co? Ja muszę go serio uratować, bo inaczej tutaj będzie duży przypał. Ty! Czy on wie, że Enderman nie może wejść do wody? Ej, to jest sprytne. To jest sprytne. Gość normalnie tutaj po prostu system oszukał w tym momencie. On po prostu wie, że tak się to działa, ale... Gdzie on idzie? Gdzie ty, typie, idziesz? Powiedz mi. Gdzie on w
tym... Kurde, no co to jest? Jakiś głupi tutaj zombiak, okej? Gdzie on poszedł? Dobra, płyniemy za nim. On oczywiście nie umie pływać szybko, więc pływa tak jak na wersji 1.8. No i tak, co on kombinuje? On płynie do tego wilka, który tutaj jest uwięziony od tylu już po prostu miesięcy. No dobra, co on chce zrobić? On tutaj wpłynął, o kurde, o kurde. Ej, co jest? On potrafi wypłynąć. Ej, to jest dla mnie niesamowite, bo jak ja byłem mały i grałem w Minecrafta, jeszcze na iPadzie, takim, no po prostu najstarszym z najstarszych. Ja totalnie nie ogarniałem, jak tutaj pływać. Ja się powiem wyjść z mojego domku, a ten nubek to jest jakiś wyjątkowy nubek. To jest nubek szef, nubek, który po prostu chce ten cały świat przejąć swoimi wielkimi po prostu umiejętnościami uderzenia po prostu drewnianym mieczykiem. Halo, co się z gościem stało? Czy on się zlagował? Jest na to szansa. Okej, okay. Czyżby nubek zdobywał nowe terytoria jego potężnego, największego po prostu na tej planecie Imperium? No wydaje mi się, że tak. On właśnie przejmuje zamek słodkości. Teraz to będzie zamek nubostwa. Ja nawet mu to podpiszę. Zamek nubostwa, dajmy mu tabliczkę, żeby on wiedział, kto tu jest królem. Zamek króla nuba. Nuba pierwszego, wielkiego koronnego. Okej, niech tak będzie. Koronnego. Okej, gituwa. Zobaczmy, co ten noob na to po prostu powie, bo to mnie bardzo zastanawia. Zamek króla nuba wielkiego pierwszego koronnego. Nie, no dobra, dobra. Czy on się nabrał tutaj na tą pułapkę, co było? A, ona jest zabudowana, ale... Patrzcie, on ma łóżko! O kurde, czyżby on zdobył pierwsze w swoim życiu łóżko? To jest niesamowite, no. To jest, no, wiekopomna chwila, wam powiem, ziomki. Okej, okay. Niszczy kwiaty. Czemu niszczysz kwiaty, gościu? Stawia pochodnie, to jest dobry punkt. Dobry punkt. Jak byłem noobem, to stawiałem pochodnie, bo się bałem, że mi jakiś zombiak wyjaśni. Okej. Ja wiem, co on robi. On teraz wyznacza granice swojego terytorium w ten sposób. Okej. I dokąd on je prowadzi? Oczywiście takie naturalne granice jak woda, no to no, chyba każdy wie, że no, nie trzeba ich oznaczać, ale on jest dzielny. On mimo wszystko po prostu tu daje, żeby każdy wiedział, co jest jego terenem. O kurde. Ej, nie! Nie dawaj lawy, byku, bo ona cię wyjaśni jeszcze. Gościu, to jest zły pomysł dawać lawę. Ja z twoimi umiejętnościami trzymałbym się z daleka po prostu od takich rzeczy. To jest niebezpieczne. To można się poparzyć, a jak się oparzysz, będzie naprawdę źle. Czemu on tego kobla obudował w ten sposób? Nie wiem, mniejsza z tym. Gdzie ty idziesz dalej, typie? Okej, okay. On idzie jakoś tu dalej i czy on nadal powiększa swoje tereny? Kurde, czyżby on się utopił? Czyżby on właśnie odkrył, że można się w tej grze utopić, czy nie? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Nie, dobra. Gość jest naprawdę... Jeju, ile on ma w ogóle tych itemów? Co tu się wydarzyło? Patrzcie! Ej, jakby on serio tego miał dużo. O kurde, on tu musi już trochę sobie być, ale... Ej, to jest serio mocne. Patrzcie na to. On miał jakieś wiaderka. Popatrzmy, co on tutaj w ogóle miał. Jakaś książka, jakieś kwiaty, jakieś diamenty. Ej, a tego jest dużo. Myślę, że musiał to ukraść. Innej opcji tu nie widzę, bo on nie miał nawet jakichś dobrych kill-offów. Nie miał niczego, co mogłoby mu pozwolić na zdobycie takich rzeczy. Myślę, że to są skradzione itemki. W każdym bądź razie zobaczmy, ile tego było, bo to wygląda na... Kurde, tego był ponad stack. Nie no, chyba nawet nie ponad tak. Ja chyba miałem z 2 diamenty, ale... Kurde, mocne! Dobra. Gdzie jest ten gość? Bo to mnie serio zastanawia. Tu są jego itemy. On tu idzie. On tu idzie. On... Jeju, patrzcie. Ja już rozumiem. To nie jest terytorium. To jest ścieżka, bo taki nubek, żeby nie zapomnieć, gdzie on zginął, nie może sobie przypomnieć, że może pójść prosto i przeszedłby po prostu 2 razy mniej tej trasy. Nie, on idzie po szlaku, który sobie wyznaczył za pomocą pochodni i dzięki temu... Co to jest dla niego? To jest jakiś święty kobel? To jest święty kobel, podpiszmy to. To jest święty kobel. Okej, okay, to jest chyba jakiś... jego miejsce, nie wiem, po prostu, jak mówiłem, święty kobel, on do tego kobla się kłania. O kurde.
Co on tu pisze? Co ty tu piszesz? Krysa Matysa. Co? Krysa Matysa. Dobra, idziemy dalej za tymi pokonami. Nie, ja nie wiem, dokąd one prowadzą. Mam nadzieję, że on się nie zgubi. Na pewno się nie zgubi, bo wróci sobie tymi pochodniami. Ja, ziomki, w tym momencie chyba temu gościowi muszę trochę odpuścić. Niech on tu sobie sam pochodzi. A wy napiszcie, co ja mam w ogóle o tym sądzić. Bo dla mnie to jest naprawdę bardzo dziwne, że gość odwala coś takiego. Wbija na serwer i... No normalnie tutaj, no nie wiem, tego typu rzeczy odwala. To jest zbyt mocne. Mój mózg po prostu tego nie potrafi sobie jakoś logicznie wytłumaczyć. Więc ziomki, napiszcie, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić z tym nubkiem. Czy go tutaj zatrzymać i zezwolić mu grać, czy... No po prostu dać mu jakąś solidną baniencję, no i gościa wywalić, no nie wiem. Piszcie koniecznie, jestem ciekawy. Więc cóż, na tym filmiku... No to my się będziemy żegnali, ziomki, okej? Okay? Żegnamy się, ja mam tego dość, wy pewnie zresztą też, więc nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, jeśli chcecie otrzymywać codzienne filmiki właśnie z Minecrafta. Do tego pamiętajcie, mam swojego Instagrama, którego z łatwością znajdziecie w opisie tego filmiku, jeśli go tylko otworzycie. Więc tak, to już byłoby na tyle, do zobaczenia na następnym filmiku, no i cześć!